Szanowni Państwo, już 21 grudnia w tym właśnie parku będzie miało miejsce pierwsze wydarzenie tego typu w gminie Lubawka, rozświetlenie choinki miejskiej. Oprócz tego, że rozświetli się ta piękna miejska choinka, to będziemy mieli również występ artystyczny harcerzy, wspólne kolędowanie i harcerze przywiozą również z Kamiennej Góry światełko betlejemskie. Światełko betlejemskie, które każdy mieszkaniec będzie mógł zabrać do domu, więc wszyscy są proszeni o to, żeby zabrać ze sobą znicze lub też takie akcesoria, które pozwolą ten ogień do domu donieść. Jeżeli ktoś zapomni bądź nie będzie miał takiego czegoś, będzie można nabyć za symboliczną opłatę taki właśnie znicz od harcerzy. Zapraszamy serdecznie. Początek wydarzenia o godzinie 18:00, sobota 21 grudnia 2019 roku. Żeby nie zapomnieć, Szanowni Państwo, na miejscu również dostępna będzie pyszna, rozgrzewająca herbatka, pyszny grzaniec galicyjski, więc dla każdego coś miłego, będzie naprawdę miło, przyjemnie, radośnie. Dla każdego będzie również dostępny mikrofon, będzie można złożyć życzenia, komu chce się jakie życzenia powiedzieć, będzie to oczywiście dostępne. Sobota 21 grudnia 2019 roku, park przy ulicy Kombatantów, pierwsze rozświetlenie choinki miejskiej w Lubawce.